Drezno. Miasto partnerskie Wrocławia jeszcze niedawno łączyło nas wspólne połączenie kolejowe. Łączy miłość do historii. Wrocław jest gotowy na turystów z Niemiec. Niemcy zapraszają do siebie. Zapraszają? Sprawdźmy to. Dziś 1 maja, początek najdłuższego weekendu nowożytnej Europy u nas w Polsce. Wyjeżdżamy z Dolnego Śląska zwiedzać okoliczne miasta, na przykład Drezno. Ale sprawdźmy, jak Niemcy się przygotowali na nas, polskich turystów. Znajdę informacje po polsku czy nie? Dzisiaj chcę to sprawdzić. Zaczynam obok kościoła Frauenkirche w informacji turystycznej. Teoretycznie kładą tu nacisk na wielojęzyczność, ale trudno znaleźć informacje w języku polskim. Za to komfort mają turyści z Czech. Wśród wielu broszur jest tylko 5 w naszym języku, a 2 z nich nie są nawet darmowe, przyznaje Sven Runschau z informacji turystycznej w Dreźnie. Szczerze mówiąc, to nie ma wielu turystów z Polski, ale jeśli już do nas przyjedziecie większą zorganizowaną grupą albo nawet pojedynczy turysta z grubszym portfelem, jesteśmy w stanie w bazie danych znaleźć przewodnika po polsku. Informacje o Dreźni i Saksonii są od dawna dostępne online, wielojęzyczne, na oficjalnej stronie internetowej Landu, Sachsen.de. Możesz liczyć na wirtualnego przewodnika po Dreźnie. Jest internet, można znaleźć polską wersję tej niemieckiej strony. Tak się tylko wydaje, bo gdy na to klikniemy, natychmiast lądujemy znów w wersji niemieckiej. Lepiej wygląda sytuacja w muzeach. Są audioprzewodniki, gdzie programujesz język. W ofercie jest polski albo inne rozwiązanie, jak tutaj w Muzeum Transportu. Wiele eksponatów z Europy Wschodniej, co przyciąga Polaków. Jesteśmy drugą co do wielkości grupą obcojęzyczną po Rosjanach, mówi mi Manuel Halbauer, rzecznik Muzeum Transportu. Od grudnia ubiegłego roku mamy nową stronę internetową, która jest już dostępna w polskiej i czeskiej wersji językowej. Mamy dużo ulotek, a będziemy mieć jako aplikację audioprzewodnika. Polska wersja językowa zostanie wdrożona w przyszłym roku, jest już czeska. Kolejną atrakcją dla nas, Dolnoślązaków, są oczywiście Sascy Władcy. Przez ponad 60 lat książęta Sascy rządzili w Rzeczpospolitej jako królowie Polski. Kojarzycie tego gościa z podręczników? To August Mocny, ale jaki on był, kim był? Tak naprawdę można się tego dowiedzieć tutaj w Dreźnie. Czy po polsku? Tylko z obrazka. Bo podpisów w naszym języku brak, a przecież historia to nasz konik. Choć muzeum i złoto kapiące z eksponatów pozwala zrozumieć przysłowie za sasa popuszczaj pasa. Teraz są bardziej oszczędni, przynajmniej jeśli chodzi o polskich turystów. Większość informacji znajdziemy po angielsku. Jeśli nie znamy niemieckiego, to jest jakieś wyjście. Niemniej jednak, ponieważ turystów z Polski jest więcej i więcej, ale wciąż nie dość wielu, warto mieć ze sobą słownik.